Cześć kochani, dzisiaj będzie strój dnia, zimowy, przedświąteczny, z kurteczką i tak dalej, pada deszcz, jest okropnie, jest jesień bardziej niż zima, ale wprowadzamy się w klimat świąteczny. Wiem, że nie lubicie muzyki w moich filmikach, ale ja po prostu kocham tę piosenkę, słucham jej w kółko i musicie też ją dzisiaj ze mną posłuchać. Dobra, co mam na sobie? Mam taką sukienkę swetrzaną z szuszką.pl. Długa, ciepła, wełniana, z takimi pięknymi warkoczami. Bardzo ją lubię za to, że słuchajcie, jest faliowana, bo większość tych swetrzanych sukienek jest taka tutaj albo prosta i tak się wygląda jak walec po prostu. A tutaj ona jest tak ładnie, o, wyprofilowana, że nie jesteśmy takim bałwankiem. Ma golf i w ogóle. Pod to mam długą, białą bokserkę z hejem i takie śmieszne koronkowe szorty, żeby nie mieć... Znaczy ona do takich kryjących rajstop można ją spokojnie nosić, bez niczego, ale po pierwsze fajnie, jak tam gdzieś tam będzie wystawało kawałek koronki, a ja też się będę czuła jakoś chyba bardziej komfortowo. Próbowałam zakładać jeansowe szorty, ale przebijały mi i było widać. Także coś jasnego. O, zegarek, paznokcie, makijaż. I do tego punkt programu, mam takie śmieszne rajstopy, zaraz wam pokażę. O! One wyglądają tak, jakby były z podkolączkami. O, jakby się kocie włosy. Wyglądają, jakby były tutaj z podkolączkami. Ja je kupiłam. O, tak wyglądają. Ja je kupiłam za 18 zł na jakimś takim po prostu stoisku z rajstopami na ulicy. Ale są beznadziejne, to było XL przez XXL. Ja normalnie noszę czwórkę albo piątkę i pani mi powiedziała, że tak, tak, duże są na pewno. Ledwo je nałożyłam i tutaj w ogóle, no wiecie co, ja nie mam jakichś grubych nóg, a w tym miejscu, gdzie tutaj jest ta jakby podwiązka, to już nie wiem, czy to widać, ale już się popękało, porobiły się dziurki. Więc no, średnie te rajstopy. Jeszcze były w wersji chyba takiej, że tu były szare, a tutaj białe. Nie, czy tu czarne, a tutaj białe. Jakoś tak. Ale ja nie chciałam, bo nie chciałam, żeby mi obłaziły od tej sukienki, bo właśnie z myślą o niej kupowałam. No dobra, no i co teraz dalej? Uwielbiam piosenkę naprawdę. Do tej sukienki w komplecie są takie rękawiczki. O. I są super, bo teraz nie jest jeszcze tak zimno, a ja nie mogę nosić żadnych tych zabudowanych, bo wtedy nie mogę odbierać telefonu ani słuchać iPoda, więc takie te bezpończaste są super. Moja kurteczka z hejem. Tak wygląda. O. No i chcieliście się zobaczyć moją kurtkę. Kurtka jest no name z żadnej firmy. Nie wiem, gdzie możecie ją kupić. Do tego założę sobie mój komin. Tak. I do tego moja torba z parfumem, jak zwykle. Teraz czegoś wam się... O, przepraszam, Kusi. Przepraszam, pieska. No, dyfunkcja. No. No to, o. Czy jesteśmy się w stanie zobaczyć w całości? Pewnie nie. No, więc tak to wygląda. Czapki nie zakładam, bo pada, założę kaptur. Tak to mi fryzura się rozwali. No dobra, ja dzisiaj jadę do Warszawy. Mam nadzieję, że też będziecie mieć udany weekend przedświąteczny. No i co, trzymajcie się ciepło, pa, pa.